Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś środa, 16 dzień maja 2018 roku. Trudno w to uwierzyć, ale rozpoczynają się już 10 knurowskie dni integracji pod hasłem Bądźmy Razem. Już za chwileczkę na sali gościnnej szkoły zawodowej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie rozpocznie się olimpiada dla osób niepełnosprawnych, a po południu uroczyste otwarcie knurowskich dni integracji, gdzie prezydent miasta przekaże symboliczny klucz do miasta osobom niepełnosprawnym. Z tego miejsca chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić na te dni, nie tylko na imprezę, ale żebyśmy potrafili dostrzec wokół siebie osobę niepełnosprawną. Czasem wystarczy mały gest, słowo, uśmiech, żebyśmy wszyscy poczuli się po prostu lepiej. Zapraszam na imprezy, które są na plakatach, w prasie lokalnej, w internecie. Na wszystkie imprezy zapraszam, bo każda jest w jakiś sposób wartościowa i może przyczynić się do tego, że staniemy się po prostu lepsi. Ale w sobotę rano na kompleksie boisk Orlik odbędzie się turniej młodych piłkarzy, 2009-2010 rocznik. Będzie tam także mecz osób niepełnosprawnych z przyjaciółmi Dni Integracji oraz trenerów APN-u z przyjaciółmi Gram, Kibicuję, Pomagam. Są takie sytuacje w życiu człowieka, że nie wie, kiedy zachoruje, kiedy stanie się po prostu chory lub niepełnosprawny i wtedy pomoc drugiego człowieka jest naprawdę bezcenna. W tym roku jako organizatorzy Knurowskiej Dni Integracji postanowiliśmy zrobić coś więcej. Nie tylko zintegrować się, nie tylko być razem, ale chcemy pomóc naszej knurowiance Zuzi Puch. Podczas wszystkich imprez, począwszy od dzisiejszego poranka, skończywszy w sobotę wieczorem na festynie integracyjnym, będzie możliwość złożenia swojego datku dla tej dziewczyny, która zachorowała na raka, na białaczkę i tylko pomoc nasza może sprawić, że będzie miała szansę na dalsze leczenie. Mały gest, a możemy uratować czyjeś życie, możemy uratować czyjś uśmiech i my możemy stać się przez to darczyńcami osoby potrzebującej. Jak już wspomniałem, w sobotę festyn integracyjny na Merkurach. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Universe. Będzie występował około godziny 19, ale już od 16 wiele będzie się działo na scenie. Myślę, że każdy dzień przyniesie wiele niespodzianek, wiele atrakcji, wiele rzeczy, po prostu, które sprawią, że ubogacimy nasze wnętrze. W piątek wieczór o godzinie 18 w Klubie Kultury Lokalnej Sztukateria odbędzie się wystawa Michała Szalasta o albinosach. Przemierzył ten człowiek wszerz i wzdłuż Afrykę i spotkał plemię albinosów. Powstał z tego niezwykły reportaż fotograficzny, który będziemy mogli na własne oczy w piątek zobaczyć. Zachęcam do udziału we wszystkich imprezach, ale zachęcam do tego, żeby niezależnie od tego, czy dzień integracji skończył się 20, żebyśmy każdego dnia przez kolejne dni tego roku i przyszłego i następnych lat potrafili po prostu w drugim człowieku dostrzec jak najwięcej człowieka. Dziękuję i zapraszam wszystkich.